Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rock Boy. Zapraszam was na kontynuację naszej przygody w grze Alan Wake 2. Życzę wam miłego oglądania. Okej, wznawiamy sobie naszą przygodę tutaj w tym sklepiku z pamiątkami. Tak jak pamiętacie, mieliśmy do odkrycia tak naprawdę kod, który tutaj nam umożliwi otwarcie tego sejfu. Więc sprawdźmy sobie jeszcze raz tę wskazówkę. Tropiciel, czaty i sprzątacz. I na tej podstawie musimy znaleźć tutaj coś, co nas doprowadzi do tego kodu. Wydaje mi się, że ta tablica z pracownikami to jest klucz do tego. Mieliśmy tam napisane tropiciel, czaty oraz sprzątacz. I tak jak widzicie tutaj, przy każdym z tych pracowników jest tak jakby... tak jakby liczba, która odpowiada temu, jak długo tutaj pracują w latach. Czyli jeśli zbierzemy odpowiednie ułożenie, odpowiednią sekwencję, to wydaje mi się, że dzięki temu otworzymy ten safe. Więc skoro tam mieliśmy na początku tropiciela, więc wydaje mi się, że tropicielem będzie tutaj Susan, która jest od rzeczy znalezionych, Lost and Found. Tropiciel czaty, wydaje mi się, że to będzie Lucy. Czyli to będzie 4, bo jakoś reszta mi tutaj w ogóle do tego nie pasuje. No i sprzątacz, czyli maintenance, czyli to będzie steward, czyli 6. Czyli prawidłowy kod to powinien być 1, 4, 6. Także sprawdźmy sobie, czy to jest dobry trop. Otwórzmy sobie ten save. I teraz tak, 1, 4, 6. Pięknie, jest otworzony, nie myliłem się. Jest klucz do przyczepy sagi, super. Pięknie, udało nam się. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tutaj, czy nam coś zostało. Wiecie co, ja bym się przeszedł jeszcze raz po tym naszym wspaniałym, wesołym miasteczku. Zobaczył, czy nic tutaj już nie zostało do znalezienia, do zebrania, chociaż wydaje mi się, że nie, tam mamy przynajmniej apteczkę, ale ona nam się nie zmieści na ten moment, więc spróbujmy jeszcze zajść tam. Tam była taka brama, która była zamknięta, ale to było zamknięte z drugiej strony, więc nie wiem, czy teraz w jakiś sposób będziemy mogli tam przejść, ale zobaczmy, może nam się to uda. Tutaj była ta opowieść o tej studni, no ale nie wskoczymy tam, nie jesteśmy samobójcami. Chociaż pewnie gra nas jakoś do tego potem doprowadzi. Nie, to jest z drugiej strony, czyli tam musimy podejść jakoś z drugiej strony, dobra. Tutaj chyba nie będziemy mogli tego włączyć, tak jak to było ostatnio, więc nic z tego. Dobra, w takim razie przejdźmy sobie do tej naszej przyczepy. Spróbujmy ją znaleźć przede wszystkim na początku. Bo taki jest tutaj cel naszej wizyty. Ta muzyczka jest genialna w tle. Dobra, czy to będzie trzeba iść tędy? Czy to mi się wydaje, że jednak nie? Tutaj jest, co tu mamy? Aha, dobra. Tutaj byłby jakiś strażnik, albo może ktoś, kto sprzedaje bilety lub je przyjmuje. Czy to będzie gdzieś tu? No bo on wspominał o tym warsztacie rycerzy. No dobrze, spróbujmy pójść tam. Ale z racji tego, że mamy tutaj jakąś odnogę, no to wiecie, znacie mnie już trochę. Oho. O tak, będziemy mieli oczy dookoła głowy. Znacie mnie i wiecie, że nie odpuszczę sobie tutaj jakiejś dalszej eksploracji, także zobaczymy sobie, co tutaj mamy. Coś na tym aucie? Nie. Tu nic, ale tu jest jakaś altanka, więc wydaje mi się, że coś tutaj może być dla nas ciekawego. Da się tu przejść. O, jakaś kasetka. Aha, czyli audycja radiowa. O, nieładnie tak. I tutaj mamy tą
transmisję. Ok, tutaj mamy pierwszą wizytę w Watery. Ale przeczytajmy sobie to. Mieszkam niedaleko osiedla Przyczep Lighthouse. W ładnym miejscu tuż przy drodze. W ciągu dnia jest bardzo cicho, ale nie w nocy. Nigdy nie byłem zbyt nerwowym. Prześpię nawet trzęsienie ziemi, ale tutaj... Nie wiem, coś jest nie tak. Zwierzęta zachowują się dziwnie. W nocy są zbyt płochliwe. Wydają dziwne odgłosy i uciekają. Mógłbym przysiąc, że słyszałem kogoś krążącego w okolicy. Spędzę tu jeszcze jedną noc, a potem się zwijam. Okej. Przejdźmy sobie dalej. Coś tu jeszcze z boku może? Coś tu ciekawego? Nie, nie, nie. Tam na górze coś będzie, tylko o, tutaj już widzę jakąś skrytkę. Fajnie, bo teraz mamy ten śrubokręt. Będziemy mogli otworzyć wszystkie pozostałe, których nie mogliśmy wcześniej otworzyć. Oho. A tu jest to osiedle, gdzie musimy iść. Tam jest ten warsztat. Tutaj jest ta latarnia. Czy ja nie zbaczam za bardzo z drogi? Zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże, czas pokaże. Jakaś raca może? O! Kurde, dobra. Trąbałem z tą racą, ale niestety. Dobra, wyposaż. Szybko, szybko podpraw. O ty dziadu. Siłę miał, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, 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 chodź tu do nas. Nie tym razem, moja droga. A, unik, 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 dobra. Ładuj, ładuj, ładuj. O, jakie fajnie się liście. Pięknie. To był dobry strzał. Weźmy sobie z niej ten bełt. Dziękuję bardzo. O, proszę to w głowę, idealnie. Dobra. Strzelba, brak amunicji, w pistolecie jeszcze trochę jest. Niestety pusto. Tutaj coś. Okej. Tu jest jakaś droga. Sprawdźmy sobie, co nas tutaj czeka. Znowu te znaki. O, jest iskrytka. Oho, mamy te znaki znowu. Dobra, czyli musi być gdzieś jakiś tutaj... O, 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 o. Czyli tak, mamy to. Mamy to. Trzy. Dwa. A jeden? Gdzie jest jedynka? Czy to będzie tak po prostu? Tu jest taki, tu jest tak, tu jest tak. Jest jakiś kwadracik. O co tu chodzi? O. Dwójka to by były takie dwie na siebie nałożone. Czy to będzie kolejność? Trójka to są takie obok. Trójka takie do... Ten A, to są przekręcone w drugą stronę. Tak. Metodą prób i błędów się... Ha, ha, pięknie. Metodą prób i błędów się udało.
Przeciągnięcie braci Anderson na naszą stronę byłoby wielkim sukcesem, dlatego oferuję kartę podarunkową wartą $100 plus darmową kawę z Oh Dear Dinner przez rok dla osoby, która zdała ich przekonać. Bełty, amunicja i ta bomba chyba gazowa. Dobrze pamiętam. Dobra, udało nam się. Wyeliminowaliśmy po prostu jeden z nich. O, a pięknie. Tu jest jakieś zejście. Oj, dobra, czyli czuję, że tu będziemy mieli jeszcze sporo do roboty. Taki zapis, pudełko na buty, coś chowamy. Czegoś by nam tutaj brakowało. Czegoś jest za dużo może. Na pewno tą butlę z gazem sobie schowamy, a wezmę sobie racę, bo racy mamy mało. Przejdźmy teraz tutaj. W takim wypadku, tu mamy to auto. Ohoho! Jestem szybki chyba, tak. Szaduj, 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 szybko. Nie. Aj, dobra. Strzał za strzał, tylko że on jest martwy. Coś ma? Niestety nic. Dobra, ale wydaje mi się, że pewnie teraz nie wejdziemy do tej latarni. Może to będzie jakiś kolejny. O, tu są laleczki. Czyli będzie rymowanka. Dobra, w takim razie, skoro tu jest klucz potrzebny, nie uprzedzajmy faktów. Wrócimy sobie tam do tej latarni później. Sprawdźmy, co nas czeka tam na dole. No i tak musimy iść przecież do naszej przyczepy. Mamy mało amunicji, bardzo mało. Została tak naprawdę kusza. Ale w sumie to mocna jest, więc nie ma tragedii. Już raczej nic nie będzie. Dobra, zejdźmy sobie tutaj na dół. O, tam kolejny domek jakiś. Otwarty. Czy to będzie... Tak. Marisetta is not afraid of the rough questions. Z pewnością. Ja co by powiedział, jakbyś był na naszym miejscu. O, kolejne miejsce zapisu. No dobra, niech będzie. O, mamy szafeczkę. Okej, chyba amunicja. Pudełko to raczej nie. Coś tu jeszcze więcej? Nie. Dobra. Mamy zapis kolejny. Szybko trafiliśmy w sumie na kolejny. Coś tu? Nie. Tutaj już jest raczej pusto. Nie. Okej. Przejdźmy tutaj. Wyjdziemy. Do osiedla. Tak jest. Jakie plastry? Jakie blizny? O! Czy to są nasi przyjaciele z tego zespołu z pierwszej części? Tak, tak, chyba tak. Oni są super. Najlepszy moment chyba jedynki to jest właśnie ta scena na scenie, tak naprawdę, jak odganialiśmy tamty upiory mroku. W tle leciał ich kawałek. Świetne to było. Looking for the Anderson trailer? Sweetie pie, right on time. Like we were just saying, it's not true. Lies to hurt you and make you weak. Don't believe a word. They believe because deep down, they want to be told what to think. We're different. Rebels! You must stop it before it turns real.
I oni wiedzą, co się dzieje. These old drunks don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Same as you, of course, sweetie pie. We are family. The Andersons. Vikings. Gods. It's so good. Ale gadają, że znowu ją widzą, czyli coś jest nie tak. Big fucking surprise, you're all hanging it together. Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych pojebów, kurwa. Just as crazy as everyone else. Miało być tak pięknie. Just as caught in it. I need to stay focused. I need to check out the trailer. Możemy pogadać? You have things to do, sweetie pie. We don't want to keep you from your business. You can come see us anytime. At our resting place, Valhalla nursing home. Your name is Anderson? Same as you, kiddo. Tor Anderson? Odin Anderson. The old gods of Asgard. That's our band. You are Saga Anderson, goddammit. A Viking goddess. I like the sound of that. Tor, Odin, Saga. All Norse inspired. Plus the same last name. A coincidence? Raczej nie. Did the horror story change their names to match mine? Wie pan, gdzie jest wszczepa? So, you know where the Anderson trailer is? Right behind us. We've been looking after it since you left. Uh-huh. Thanks for your help. Anytime, kiddo. No dobra, ale wypytajmy jeszcze. It looks like you two have had a bit too much fun. She sees right through us, bro. She has the power. This calls for a fucking celebration. Our little Saga all grown up and finally home. Sure, we've had a few sips. Just a taste. The famous Anderson moonshine. Tylko troszkę, tylko troszkę. Oh, nectar of the gods. You want some? Chcesz trochę grzałki? Co to kultu drzewa? Have you seen any strange people in deer masks? I haven't drunk enough for that yet. You can see all sorts of wonderful things when you make your way down the bottle. Even more so with just one eye. Okay. Never mind. Zapomnijcie o tym pytaniu. Dobra, obczajmy sobie tutaj miejsce. Coś na mapie będzie. Tutaj mamy to pudełko. No dobra. Poeksplorujmy sobie ten teren. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu się da wejść. No nie, znowu ta sucha reklama. It's me, your brother, Ilmo. I now recognize you, but Ilmo, why are you dressed like that? Deerfest is almost here, which means we're chopping the prices of all of our custom-designed Deerfest parade floats. Floats created by the award-winning team at Kalevala Knights Motorcycle Club, winners of last year's trophy for best deer fest float featuring an animal that is not deer. That very thing. And you're gonna get a kick out of our latest float designs. We've done it all. Deer fest floats, restaurant floats, floats shaped like things we can't show on television. Our floats are the best way to impress your friends. Propose to your partner. Or throw shade at an office colleague. And we don't do just deer fest. Our floats are a perfect
gift for weddings, birthdays, and bar mitzvahs, or your gonna circunceria. Our floats will punch up any special occasion. Why take our word for it? Let's hear it from one of our many, many happy customers. O, to będzie dobre. People liked it. And there you have it. Award-winning boats now at reduced prices that will knock your feet or yours today. Genialne są te reklamy, naprawdę. No nie, znowu to. O co tu chodzi z tym? Po co ona dotyka tych piersi za każdym razem? Nie. No dobra, co tu mamy w tej chatce? Uuu, proszę bardzo. Jaki sprzęt tutaj, jakie handle. Jest już tam, a ładnie, ładnie. Polecie coś? Kaczuszka. Nic do zebrania? Coś w szafie może? Coś tu? Nie. No dobra. Nie, to nie. Wyjdźmy sobie stąd. A coś tutaj? Musi tu coś być ciekawego. Może tak być, że tutaj nic nie ma. Co tam jest? Co tam jest? Co tam jest? Znowu burdel. Ja tu widzę niezły burdel! Straszny burdel tu mają na tym osiedlu. A tutaj coś się da wejść? O, co to jest? O, znowu ktoś ciśnie tutaj. Jest amunicja, pięknie. Są handle, jest sztanga. Znowu to radio. Znowu jeszcze więcej. Obciążenie. O, mamy coś. Okej, kocham cię, Megan. Mamy kolejne nagrania. No dobra. Co tu jeszcze będzie ciekawego? No cóż, chyba czeka nas wejście po prostu do tej przyczepy Andersonów. Ale zanim jeszcze, to sprawdźmy sobie nasze sprawy. Bo wpadało nam kilka nowych elementów. Odin twierdzi, że jest moim dziadkiem stryjecznym, a Thor to mój dziadek. Tu, tak. Czyli fabuła przypisuje mi teraz stukniętych krewnych, ale coś mi się tu z tymi kolesiami nie zgadza. Thor i Odin noszą to samo nazwisko, co ja. Ale zagmatwane. Choć nazwisko nie jest raczej niepopularne. Thor, Odin, Freya, Saga. Wszyscy nosimy też nordyckie imiona. Może to zbieg okoliczności. Dość nieprawdopodobny, ale... Mama nie opowiadała o swojej rodzinie. Za każdym razem, kiedy pytałam mamę o jej dom albo o rodzinę, zamykała się w sobie. Nie mam pojęcia, kim są moi dziadkowie. I może jednak jest w tym coś. Skoro nic jej nie mówiła. Na później. Cały czas na później. Skrytki sobie na szybko dodajmy. Ulice Bright... Nie. Ulice Watery. Okej. Kolejna. Tak jest, ta znaleziona i kolejna. Okej. Tam była kusza, rymowanki. To będzie chyba tu? Nie. Dziwne lalki to są, tak. Laleczki dodajemy. Starego mędrca. Oj, tam na tej latarni to wpadniemy na właśnie jakąś rymowankę. Lalka oszusta. Kolejna i rymowanka znaleziona obok wieży radiowej niedaleko Water, czyli
Nawet w sumie jej nie zauważyłem tam, ale okej. Okay. Niech będzie. I tak tam wrócimy później. Śniadaniówki z Casey'em. Okolice Watery. I również okolice. Okej. Okay. Wróćmy sobie tutaj. I sprawdźmy rzepę Andersonów. Znowu handle. Reeks of booze. No nic dziwnego, jak chleją co chwilę. Morderstwo w Starym Dworku. Architektoniczna zagadka autorstwa Margaret Formoe. A pun book from Ilmo. Are we close in the story? That might explain some of his behavior. Did I leave the bureau in this fictional reality? Gentko Anderson, składamy najgłębsze wyrazy współczucia z powodu pani straty. Biuro wie, że przeżywa pani niezwykle trudny okres. Osobiście zapewniam panią, że zależy nam na pani dobrostanie i że zapewnimy pani czas niezbędny do poradzenia sobie z tą tragedią. Może pani liczyć na FBI. Powitamy panią z powrotem w pracy, gdy tylko będzie pani na to gotowa. Bardzo przydałby się nam pani wnikliwy umysł, dlatego liczymy, że wkrótce powróci pani do naszych szeregów. Serdecznie pozdrawiam, specjalna agentka nadzorująca Stacy Marrow. Dziwnie w tej opowieści. Krytyczne spojrzenie na zepsuty system autorstwa R. Morrow. No dobra. Czyli zupełnie inne losy sagi by. Tak naprawdę. O, tutaj kubek FBI. Co tu jeszcze ciekawego znajdziemy? Sprawdzę. Jest... pełny ekwipunek? No nie, nie, nie. Chwila, chwila. Dobra, to może sobie... wyjmę teraz? Nie, nie wyjmę tutaj. Czekajcie. Wyjmę tu. Nie mogę wyjąć broni, cholera jasno. No dobra, a tu coś mogę... leczmy się. Czemu nie mogę wyposażyć? No dobra. Może potem wniosę. O, czyżby to są te rachunki? The horror story is changing reality, not just people's memories. Washington Power, Saga Anderson, osiedle przyczepy, przyczep Watery, Lighthouse 6, miejsce drugie. Oto należy na dniu 22 lutego 2018 roku lub wcześniej $42. This card has mom's handwriting. Centy. Ptaszki ćwierkają, że masz dzisiaj urodziny, więc nie żałuj sobie z tej okazji specjalnego traktowania. Kocham cię, Logan, babcia F. Okej, okay, przejdźmy do tablicy. Co tu odkryliśmy? Kontrafikcja. Kartka urodzinowa. Mamy dla Logan. Nie poznaję tej pocztówki, ale to na pewno charakter pisma mamy. Rachunek za media wystawiony na mnie. Życie. Rachunek na moje nazwisko z 22 lutego. List od agentki Marrow z prośbą, żebym wróciła na służbę. W tej opowieści zakończyłam pracę w biurze i księga żartów słownych od Ilmo. Wygląda jak prezent. Czy byliśmy ze sobą blisko? Dobra. Idziemy jeszcze tutaj. Tu już nic nie będzie do zebrania. Nie, 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 nie. Nie ma, nie. Okej. Co dalej? Coś w łazience. O, o, coś tak jakby mi się wydaje, czy tak światło się... ma światło. Macie everything pokój. Here reminds me of Logan. This could be her room. This is getting too real. Właśnie i mit kardyckie. The Nordic Tales book mom gave to Logan when she was little. Kind stranger, the very old house, the ribbon-hearted girl. Dzika przyroda północnego zachodu. Bon. Logan used to love her music. Tutaj. Logan's junior agent certificate. So cute. Okay. Dziecięcy agent federalny. Gratulujemy najnowszej rekrutce biura, Logan Anderson. Pomyślnie ukończyłaś szkolenie na dziecięcą agentkę. Data 15 sierpnia 2018 roku. Podpis Logan Anderson.
Okej, okay, przejdźmy znowu do tablicy. Rola Logan. Pamiętam to. Dzień pod hasłem zabierz swoją córkę do pracy. Logan miała może 8 lat? To się stało naprawdę. Plakat z muzykiem Bon. Logan uwielbia Bon. Zabrał ją na koncert w Waszyngtonie w jej 12 urodziny. To nie jest fałszywe. I książka dla dzieci. Baśnie i mity nordyckie. Czy to będzie tu? Nie. Znowu do Logan? Tak, tutaj pokój chyba. Mama dała to Logan, kiedy była mała. Opowieści były trochę straszne, ale była zachwycona obrazkami. To jest prawdziwe. Na nie czy nam się nie zaczyna mieszać. Okej. Okay. To sobie dodamy. Czyżby tu? Nie. Może tu? Tak. Może Wake nie może wymyślać zupełnie nowych konceptów. Musi pracować z tym, co już istnieje. No i coś na później. Okej. Okay. Sprawdźmy jeszcze dokładnie ten pokój. Tu coś jest. O, proszę. My new found relatives. Cozy with the cult of the tree. And that's the clicker. In the hands of the cult, just like the page promised. Carlyvala Knights. That's the motorcycle club the Koskela brothers are in. I'll take Odin and Tor up on their offer and visit their nursing home. Right after I find this biker workshop. Córka. No. Wala. It's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine. Fuck. Zaczyna się mieszać. She's at school. David. I'm in the story and it's coming true. Wake said Scratch would try and hurt me with the horror story. But he said there's still time to stop this. That he can stop this with a clicker. Hey, this is David. Leave a message. David? Is Logan okay? Call me back as soon... Proszę. Mulligan? What the fuck? Hey! Stay where you are. Nie, dobra, będzie walka. Mulligan is a cultist? What the fuck is going on here? No dobra, ale sobie wróćmy po amunicję. Bo teraz nam się na pewno przyda. Palmy sobie latarkę. Jest amunicja, nic tu nie zostało w tym pokoju. Nie jestem pewien. Tu coś jeszcze jest. No właśnie, właśnie. Nie tak prędko. Ale nie, to już jest nie do zebrania. A nie, było do zebrania. Jeszcze tu. Jakieś rysunki. Okej. Okay. Już z tym nic nie zrobię. Dobra, wracamy do tego gościa. Jeszcze szybki look na mapę. Jest pojemnik. Tam coś było, ale czy my mamy miejsce? Nie, nie mamy. Ale możemy sobie przeładować strzelbę. Dobra, szybko przejdźmy tu. Tu jest ten pojemnik. O, tu jeszcze szafka, ominąłem. Proszę bardzo, ale to jest ekwipunek już pełny. Dobra, czy ja się mogę wyleczyć? Tak, wyposaż się, ulecz się. Dzięki temu weźmiemy sobie amunicję. Pięknie, dziękuję bardzo. Dobra, wracamy do tego gościa. Włączmy sobie latarkę. I gdzie on jest? Gdzie on poszedł? Tutaj jest. On nas prowadzi chyba do tego garażu. O kurde. Dobra, to było dobre. Dobra, idziemy za nim. Wow. Ja pierdzielę.
the headline about Logan wasn't real. Don't think about it. The cult has the clicker. Get it? Fix this. Dobra, jesteśmy tu. Wow, wow, wow. Przygotujmy sobie flarę. Coś tu jest. Pojemnik otwarty. Jest to przejście, to jest scena. This is the workshop from the photo with the cultists. No właśnie, dobra, otwieramy latarkę. This is where they had the clicker. If it's still here, I need to find it. Dobra, przeszukajmy sobie ten warsztat. Fajnie wygląda. Ile części. O, co tu jest? Super, amunicja. Coś jeszcze? W tej stronie. Może coś tutaj, tak, szafki są. Kolejna amunicja, genialnie. Jeszcze więcej. I chyba bateria, tak. Dobrze zauważyłem. O! Szybko. Jest, jest, jest. Kolejno. Co to jest? Jakieś makiety. What? To jest. Jest strona. Może ją przeczytajmy. Ej, ty, stój! Cień wytoczył się z mroku w kierunku Maligana. Thornton był zgięty w pół. Kaszlał. W gardle utknął mu kawałek zimnego pastrami. Dawaj, skurwielu! Maligan wystrzelił. Thornton wykrztusił mięso. Otworzył ogień wraz ze swoim partnerem. Potwór upadł. Strzelali dalej. Dreszczyk dominacji. Taki był kult drzewa. Nie jedno drzewo, cały las. Tajemna wiedza ukryta za maską jelenia. Ostatnia linia obrony. Yuppie-ki-yay, wydymańcu. Najlepsi kurwa w Bright Falls. Ostrożnie podeszli bliżej, wyciągając swoje latarki. Koszmar to była Monika ze sklepu wędkarskiego. Niewinna kobieta. Thorntonowi cofnęło się dopiero co przełknięte pastrami. Okej. Okay. Kolejny opis. Nic chyba nie ma. Tu są... O, o, o. Czyżby tu był jakiś kolejny sejfik, bo są znowu te znaki. Tak może być, pewnie tu coś jest. Tak jest. Jest kłódka, jest jakiś komputer. Cześć Ilmo, nie mogę znaleźć nowej kombinacji dla zamka w drzwiach. Zajrzyj do środka kubka po kawie z uśmieszkiem, mi nie pomaga. Środek kubka po kawie z uśmieszkiem. Dziękuję wszystkim za cenne uwagi. W takim razie zakładam, że jesteśmy umówieni na sobotną noc w saunie. Sauna jest dobra dla ciała i dobra dla duszy. Możecie jej nie lubić, ale ona lubi was. No i wszystkie dodatki są oczywiście mile widziane. Ilmo, olej Freda. On jest na takie rzeczy za cienki. Co do keczupu też się myli. Sprawa jest oczywista. Majonez, chili albo nic. Nie każdy lubi smażyć się na śmierć, Ilmo. Poza tym, kto by wybrał musztardę zamiast keczupu? Okej. Okay. Cześć wujku Ilmo, mam nadzieję, że masz się dobrze. Charlene i ja nadal nie otrzymaliśmy wypłaty za ostatni miesiąc pracy przy promocji Coffee World. Czy na pewno je wysłałeś? Możesz sprawdzić jeszcze raz? Charlene prosiła, że też, żeby napisać, że jej strój dziwnie pachnie. To ostatnie ostrzeżenie. Nie zabierać OM z auli. Chcecie się upijać w warsztacie? Luzik, ale OM służy wyłącznie do użytku podczas rytuału. Banda durniów. Jesteście gorsi niż moje bachory. Widziałem, jak niektórzy spośród was zostawili nasze skrytki na widoku. Nie róbcie takich rzeczy, wyłobuzy. Okej. Okay. Zajrzyj do środka kubka po kawie z uśmieszkiem. Środek kubka po kawie z uśmieszkiem. Dobra, jaką mamy tutaj kombinację? Tak. They must be in there. There has to be a way to get this lock open. Coś tutaj.
Poor thing. Z nimi chodzi. Dobra, mamy bełt. Chcemy zabrać wszystkie. Jeden wyłączyłem parę. Okej. Tutaj mamy jakieś kolejne skrytki. Zobaczmy sobie. Jest amunicja kolejna. Super. Chyba już nic. Tutaj możemy wejść. Czy nie? O! Mamy drugi. Czyli tak, tak. Środek kubka po kawie z uśmieszkiem. Co tu chodzi? O, jest. Czyli tak, góra, dół, od boku i dołami do siebie. Góra, dół, od boku i dołami do siebie. Który jest pierwszy? Jeszcze tam wróćmy sobie. Może na odwrót. Tak, tak, tak. Jest, udało się. Świetnie. Dobra, wejdźmy sobie tam. Zobaczymy, co tutaj mamy. O, jest miejsce do zapisu. Kryjówka kultu. Ile masek i te wszystkie symbole tutaj. Jakiś sprzęt. Co tu mamy? Czyżby strzelba? Tak, strzelby też jest. Dobra, mamy tutaj zapis, ale to chwileczkę. Jest piwnica. Okej, okay, a tu co jest? Przełącznik światła znaleziony nad jeziorem nie jest śmieciem. Zaufaj mi, jest zajebiście ważny. Od tej pory każdemu złapanemu celowi wycinamy serce. Wsadzamy to coś do środka i to przełączamy. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale po prostu mi zaufaj. To będzie jak rytuał i przyniesie skutki. The cult is leaving supplies around for themselves. Tak, to są te skrytki, które znajdowaliśmy. Bright Falls. This will be handy. Super. Naniosłem oznaczenie na mapę tak jak prosiłeś. To wszystkie zliczone ostatnio z skrzynki, załadowane, zamknięte i gotowe. The Nightingale ritual wasn't completed. O proszę. Przeczytajcie to wszyscy. Nie chcę się bawić w obwinianie, ale nie możemy pozwolić na to, żeby przypadkowi turyści przerywali nam rytuały. Zostaliśmy powstrzymani, zanim zdążyliśmy użyć pstrykacza. Jeszcze nawet nie rozstawiliśmy świateł. To niedopuszczalne. Przeanalizujmy zatem wnioski. Musimy szybciej rozstawiać sprzęt. Musimy mieć 100% pewność, że ktoś stoi na czatach. Komunikacja, komunikacja, komunikacja. Przez takie wpadki węszą tu agenci FBI, co jest niezbyt fajne. Opisuję to surowymi słowami, bo wiem, że stać nas na więcej. Proszę, czyli to jest opis tego rytuału, który był na Nightingale. No proszę. Do osoby, która sabotuje sprzęt w Lake House, przestań. Jeśli szukasz sposobu, żeby pomóc kultowi, to nie tędy droga. Chyba, że twoim zdaniem ściągnięcie nam na głowę federalnych jest pomocne. To wtedy po prostu spierdalaj. Trzymaj się z dala od FBC, a jeśli zauważysz, że znowu zaczynają tu węszyć, zgłoś się z tym do Wielkiego Mistrza. This is the cult's process. Their ritual. Rytuał dla opętanych. Otoczyć cel, obezwładnić cel, użyć młotka lub innego tępego narzędzia. Skrępować cel, wyciąć mu serce, wyrecytować słowa, umieścić pstrykacza w klatce piersiowej. Wstryknąć przełącznikiem dwa razy, żeby mieć pewność, że zadziała. Pamiętać o reflektorach na statywach. Musimy widzieć, co robimy. Zawsze działać w parach. O kurno, ale porąbana akcja. Porąbany jest ten kult. A tu co jeszcze jest? Ale tu dowodów mamy. This is one weird cult. Jesteśmy kultem drzewa, stoimy na straży nocy. Teraz to rozumiem, to nasza misja. Sprawić, by los znów budził strach. To drzewo, to świerk. Nie wpuszczać ich, zapewnić im bezpieczeństwo. Razem jesteśmy lasem, kultem drzewa. Rose. She's that waitress from the diner. O proszę. Obserwacja Rose Marigold.
Wyjeżdża samochodem z domu, przyjeżdża pod Audio Dinner, otwiera restaurację, rozlewa kawę, spogląda w plamę, nagle wydaje się zachwycona. Zaczyna żywo rozmawiać z plamą. Obserwator poza restauracją nie słyszy jej. Wychodzi na przerwę o 11:30. Wraca z przerwy, zjada kanapkę i pisze w notatniku tekst niewidoczny. Patrzy przez około 50 sekund na wentylator sufitowy, uśmiecha się. Upuszcza pieszo Audio Dinner. Zatrzymuje się na mole i pisze w notatniku. Spogląda na chmury i się denerwuje. Trzęsie głową i mówi do nieba, za daleko by ją usłyszeć. Opuszcza molo, podchodzi i wsiada do samochodu. Dojeżdża do domu. Ogląda telewizję, przyrządza kolację. Makaron zapiekany z serem, ogląda telewizję w trakcie jedzenia. Kładzie się do łóżka, czyta The Sudden Stop. Raport z obserwacji, temat kult drzewa. Podsumowanie. Sporadyczna obserwacja grupy parakryminalnej znanej jako kult drzewa wykazała, że skala ich operacji ograniczona jest do niewielkiego obszaru na terenie stanu Waszyngton. Według raportów grupa ta składa się z oddanych w sprawie osób wyposażonych jedynie w powszechnie dostępne narzędzia. Ogólna wiedza na temat cenzura jest niewielka. W naszej ocenie poziom ryzyka odpowiada kategorii pomarańczowej. Miałeś rację. Te podstępne sukinsyny faktycznie nas obserwują. A z organizacją wszystko u nas w porządku. Nie mają pojęcia, o czym tam pierdolą. Dobra, przejdźmy jeszcze do tablicy dochodzeniowej. W tropach sekty. The photo proved the cult had the clicker. Thor and Odin were in it too. Worth following up on later. To zdjęcie zostało zrobione przed klubem motocyklowym. Rycerze Kalewali mają coś wspólnego z kultem. Co ważniejsze, czy pstrykacz nadal tam jest? E-mail? Że AM powinien zostać w auli. Okej, okay. To ten sam garaż co na zdjęciu. To znaczy, że pstrykacz może być tutaj. Muszę uważać. Sorki, sprawy. Fakt, kontrafikcja. Rysunki Logan znalezione w szczepie. Jeszcze to. I pożółkły wycinek. No, tak, that is not wszystko. Going on the board. Some real things are mixed in with the fiction. Niektóre rzeczy są prawdziwe, rzeczy z życia Logan. A była łączy prawdy z kłamstwami? Jak? Właśnie, panie Anderson. Nie chcesz tutaj dopuścić do myśli, że twoja córka nie, może nie żyć? No, oczywiście. Raport dotyczący Rose Marigold z siedziby kultu. Jest. Rose Marigold. Rose to ta kelnerka z restauracji. Czy ma coś wspólnego z kultem? Chyba zgrowy o korzeniach trójkątnego symbolu kultu. Logo FBC inspiracją dla symbolu kultu, do tego narkotyki. Notatka ze szczegółowym opisem rytuału kultu. Tutaj? Tak. Tu jest lista czynności składających się na rytuał. Pokrywa się z tym, co znaleźliśmy na miejscu morderstwa Nightingale'a. Notatka kultystów upominająca członków, którzy sabotowali sprzęt FBC. Będzie. Nie. Notatka. Tu, zachowanie. Tak. Członkowie są zwykłymi ludźmi miejscowymi. Zdezorganizowani, ale oddani sprawie. Symbole ubiór nie mają głębszego znaczenia. Nie są fanatykami. Brak oznak indoktrynacji. Popaprana grupa entuzjastycznych socjopatów? Być może. Notatka kultystów dotycząca przerywania rytuału. Tak, to będzie tu. Thor i Odin przyjaźnią się z kultem drzewa. Nie wiadomo, czy są członkami. Tak. Według tej strony Maligan i Thornton należą do kultu drzewa. Tak. To potwierdza, że rytuał został przerwany. Wynika z tego, że nie mieli dość czasu, żeby użyć pstrykacza. Okej, okay. Sprawy jeszcze jakieś? Nie, to wszystko. Dobra, wróćmy sobie tutaj jeszcze. Co tu mamy? Bezpiecznik. No, z pewnością się przyda. Pudełko na buty, tu coś. No to co, zostaje nam chyba już zejść tylko do tej piwnicy. Ale to już zrobimy sobie na kolejnym odcinku. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobają wam się odcinki, że dobrze się bawicie. Akcja fajnie się rozkręca, dużo się już tutaj dzieje, także...
i fajnie się nagrywa i mam nadzieję, że wam się fajnie ogląda. Także dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia na kolejnych odcinkach. Trzymajcie się wszyscy, hej hej.